Z kamerą Master TV gościliśmy na obchodach 41. rocznicy powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. Zorganizował je Łukowski Oddział Związku. Obchody rozpoczęła msza święta w Kościele Przemienienia Pańskiego. Eucharystia to dziękczynienie Panu Bogu za Jego obecność. I dzisiaj przychodzimy do świątyni, aby dziękować za piękne daty w naszej Ojczyźnie, za piękne wydarzenia, które skupiały ogrom ludzi i w którym szukano godziwych warunków, aby to przyszłe pokolenie wzrastało w wolnej Polsce. O tych wydarzeniach pamiętamy i dzisiaj w sposób szczególny chcemy Panu Bogu dziękować. Po mszy uczestnicy obchodów spotkali się przy pomniku Jana Pawła II. Jak co roku, nikt z nas wtedy i dzisiaj i nigdy nie odważyłby się stanąć w tak potężnym dziele jak budowanie Solidarności bez patrzenia w postawę naszych ojców. Bóg, honor, ojczyzna. To nas wezwało i to nas buduje. I taka postawa kapłanów, którzy sprawują najświętszą ofiarę, którzy udzielają nam włączenia do Kościoła i włączenia do nieba. Dlatego stanęliśmy. I choć na pewno są pokrycia w tych słowach z homilii, że nie powinniśmy się tam znaleźć, bo nasze życie wiele wymaga zmiany, to jednak w sakramencie pokuty, tak jak święty Jan Paweł II nas uczył w dekalogu, będziemy pragnęli powstawać, trwać obok siebie i budować solidarność. Następnie uczestnicy obchodów udali się na spotkanie, podczas którego przypomniano czasy, kiedy powstawała Solidarność. 41 lat temu było zupełnie inaczej, bo po pierwsze walczyliśmy o godność pracownika zniewolonego przez komunistów. Tak się wydawało, że to jest taki Zjednoczona Partia Robotnicza, to jest dla ludu, a tak naprawdę ona była przeciwko ludowi, tylko zabezpieczała własne interesy, tak naprawdę to naszego wielkiego brata, jak to mówiono w cudzysłowie, który był na wschodzie, czyli ZSR i tej ideologii. No, żeby nie Jan Paweł II, który powiedział te słynne słowa na placu Piłsudskiego, niech stąpi duch i nie odnowi oblicza ziemi, tej ziemi, to pewnie byśmy jeszcze dalej byli w tym marazmie, ale potem Kościół nas też mocno wzmocnił razem z kardynałem Wyszyńskim, potem przez stan wojenny i to było pierwsze takie sito, kiedy pokazano, kto jest czego wart i kto skąd pochodzi. Ale to może tak trzeba było przejść przez to rzekę, bo potem wychodząc w 89 roku, no do końca jeszcze nie wiedzieliśmy, ale wiedzieliśmy, kto jest kto. I wtedy inaczej zaczęliśmy się już zachowywać, natomiast część ujawniała, znaczy nie ujawniła się do końca. Potem dopiero IPN zaczął nam ujawniać historię tych ludzi, a to byli często nasi przywódcy. Najsłynniejszy Lech Wałęsa, no ale i w regionie Mazowsze przecież też kilka takich nazwisk jak Boni, który był też szefem regionu, też okazał się tajnym współpracownikiem. No dzisiaj już jesteśmy oczyszczeni z tamtej historii, a kto jest do nas włożony obecnie, to trudno powiedzieć, bo to jest wielka tajemnica. Natomiast Związek pozostał dalej wierny swoim ideałom. Dalej walczymy o godność człowieka, bo mimo to, że skończył się komunizm, to zaczął się liberalizm. Drugi totalitarny ustrój, który zawarnął światem, to jest globalny już ustrój, który też niszczy człowieka, który mówi, że najpierw musi się dorobić jednostka, a potem pracownicy, więc tutaj to zwłaszcza globalne instytucje i ci, którzy w Polsce zarządzają w ich imieniu, no niszczą związki zawodowe, a w tym Związek Solidarność. Chociaż mamy w Konstytucji zapisane, że wolność zrzeszania się tak, do związków zawodowych, to jednak pracodawcy
dalej niechętnie zgadzają się na to, żeby związki zawodowe jakiekolwiek działały na terenie ich zakładów pracy. Często ci ludzie są dalej szykanowani, prześladowani, wyrzucani z pracy. Jesteśmy organizacją niedużo, ponieważ osoby, które odchodzą na emeryturę, młodych mało przybywa. Największa organizacja to jest w szpitalu. Dla mnie Solidarność wtedy i dzisiaj jest ta sama, tylko niektórych kolegów nie mogę zrozumieć, takich jak Farsymiuk czy Wałęsa, którego nigdy sobie chyba nie wybaczę, bo byłem jego szefem sztabu wyborczego, a dzisiaj ten człowiek przemierzył się Solidarności i to, co wyczynia, to dla mnie to jest hańba. Spotkanie z okazji 41. rocznicy powstania Solidarności było okazją do wręczenia okolicznościowych medali i wyróżnień członkom związku. Statuetki trafiły również do osób wspierających związek. Jedną z nich otrzymał poseł Sławomir Skwarek. No ja miałem wtedy 17 lat, kiedy powstawał Niezależny Związek Zawodowy Solidarność, Samorządny Związek Zawodowy Solidarność. Chodziłem do szkoły, do liceum, oczywiście wtedy interesowałem się już żywo polityką. W roku 80 właśnie w wakacje wyjechałem do państwa, które dzisiaj już nie istnieje, czyli do Niemieckiej Republiki Demokratycznej i byłem bardzo zdziwiony, dlaczego Niemcy tak nas wtedy właśnie uśmiechają się do nas i tak nas chwalą i nawet pewne alkohole za darmo fundują. Tylko dlatego, że jesteśmy Polakami. To nas dziwiło, bo nie mieliśmy dostępu do wiadomości. Kiedy wróciliśmy do Polski, okazało się, że tutaj trwają strajki, a na koniec wakacji zostały podpisane porozumienia tak zwane sierpniowe w Gdańsku, w Jastrzębiu, w Szczecinie. Ja pamiętam doskonale ten rok wolności i Solidarności, rok 1980, łamany na 81. Ten rok to był jeden z moich najwspanialszych lat w całym moim życiu. Wtedy czułem, że coś się budzi, że to jest ta wiosna ludów w naszej Polsce, a wiosna ludów, która pobudziła również całą Europę, bo przecież przypomnijmy, zburzony został w konsekwencji mur berliński. No i dziś związek zawodowy też ma bardzo ważną funkcję, no chociażby te projekty ustaw, które są dzisiaj proponowane i jestem wielkim zwolennikiem dzisiejszej ustawy, którą proponuje Związek Zawodowy Solidarność na czele z panem Dudą, jest taka ustawa, która mówi o tak zwanych emeryturach stażowych dla tych osób, które przepracowały 40 lat. Dzisiaj mało kto ma taki staż. Wydaje mi się, że ci właśnie ludzie powinni otrzymać godziwe nawet emerytury. Wśród wyróżnionych był też burmistrz Piotr Pudowski. Solidarność dzisiaj to jest nadal ruch społeczny, to ruch, który zrodził się ponad 40 lat temu w wyniku niezadowolenia społecznego z sytuacji, która wówczas panowała w kraju. I to wówczas ponad 40 lat temu ten ruch społeczny spowodował taką pozytywną lawinę zmian tutaj u nas w Polsce, w Europie i również na świecie. Jako przedstawiciel samorządu, jako gospodarz tego miasta chciałbym wszystkim tym, którzy wówczas zainicjowali ten ruch społeczny, bardzo podziękować i chylę czoło za te wszystkie działania, które zostały wówczas podjęte, bo gdyby nie ten ruch solidarnościowy, to nie odrodziłby się samorząd w naszym kraju. Dzisiaj po 30 latach funkcjonowania samorządu, samorząd jest zagrożony i widzę w tym olbrzymią rolę tych działaczy społecznych z Solidarności, aby chronić samorząd przed zakusami upartyjnienia, upolitycznienia tego ciała. Związkowi dzisiaj życzę, aby się rozwijał, aby do tego związku był dopływ świeżej krwi, młodych osób z pomysłami, młodych osób zdeterminowanych do tego, aby działać w kolejnych latach na rzecz takich małych społeczności, na rzecz ludzi pracy związanych, na rzecz poprawy również warunków pracy wszystkich zatrudnionych.